Katarzyna Staniszewska oraz kanał Audio Opowieści zapraszają do wysłuchania opowiadania napisanego w ramach wyzwania pisarskiego Wściekłe Pióra. Północ była blisko. Ponure bryły grobów rozświetlał jedynie słaby blask stojących na nich zniczy. Chciwy sukinsyn, mruknął Bronisław. Stary, pokręcony piernik. Kilka godzin wcześniej szedł tą samą alejką w korowodzie żałobników towarzyszących jego ojcu w ostatniej drodze. Było ich wielu, bo przeklęty idiota lekką ręką rozdawał nieudocznikom swoje pieniądze. Jego pieniądze! Bronek dostał w spadku jedynie klaustrofobiczne, ciasne mieszkanie i czarnego jak nockota. Nie wiedział nawet, że jego ojciec jakiegoś śmiał, bo od lat go nie odwiedzał. Zamierzał pozbyć się sierściucha, jednak ten uciekł, gdy tylko otworzył drzwi i krzyżyk na drogę. Na pogrzeb też wydało wiele za dużo, ale miał pomysł, jak się odkuć. Zabierze z grobu najdroższe wiązanki, a rano sprzedaje w sąsiedniej miejscowości. Nagle w mroku coś błysnęło krótko, a Brunek zatrzymał się zaskoczony. Pośrodku błotnistej ścieżki siedział czarny kot. Na pewno nie ten! Wpatrywał się w niego intensywnie, poruszając nerwowo samym koniuszkiem ogona. Mężczyzna podniósł z ziemi kamień, cisnął nim, a zwierzę zerwało się z miejsca i zniknęło w ciemności. Jeszcze kawałek! Szepnął, by dodać sobie otuchy. Dziesięć metrów, pięć, dwa. Wyciągnął z kieszeni telefon, włączył latarkę i zaklął głośno. Grób był rozkopany, a ciemna ziemia przesypała porozrzucane dookoła kwiaty. Błyszcząca trumna była otwarta na oścież i pusta. Bronek cofnął się o kroga, później odwrócił. Ojciec stał za nim, ubrany w ten sam stary garnitur, w którym go pochował. Chciałeś, Zabrać moje kwiaty? W jego szarej, zapadniętej twarzy zapłonęły kocie oczy. Chciałeś ograbić ze wszystkiego, nie dając mi w zamian nawet miłości? Położył mu na ramionach kościste dłonie. Raduj się, synu! Zionął mu w twarz odorem śmierci. Teraz wszystko, co mam, będzie twoje! Przerażony mężczyzna zatoczył się i runął w mroczną otchłań grobu. Lakierowana trumna zamknęła się za nim głuchym łoskotem, a później powoli zapadła w ziemię. Czytał Wojciech Ciślawski